Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Na początku mamy jedno bardzo ważne, moment. Czy pozwolicie, że zwrócę się do bohatera tego ważnego momentu, jak powiedział pan przewodniczący, do pana dyrektora Mirosława Samociuka. Zapraszam, panie dyrektorze. W imieniu społeczności miasta Mińsk Mazowiecki chciałem panu podziękować za 31 owocnych lat na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej, gimnazjum, różnie to w historii bywało, przy ulicy Siennickiej w Mińsku Mazowieckim. Przechodząc na tą, niektórzy mówią, zasłużoną i rzeczywiście zasłużoną emeryturę, przekazuje pan szkołę będącą w bardzo dobrej kondycji, na wysokim poziomie edukacji, z młodzieżą otwartą na zdobywanie nowych doświadczeń, poszerzanie horyzontów wiedzy. Wisława Szymborska napisała, że księga zdarzeń zawsze otwarta w połowie. Dlatego mimo, że kolejne etapy życia się kończą, to zawsze zaczyna się coś nowego. Przychodzi czas, by pisać ciąg dalszy. Panie dyrektorze, proszę przyjąć ode mnie oraz od całej naszej społeczności życzenia, aby właśnie teraz spełniały się wszystkie plany i marzenia odkładane na później, żeby pan znalazł czas na odpoczynek, na pielęgnowanie swoich pasji, których ma pan wiele. Proszę w pamięci zachować zdarzenia i ludzi, z którymi dane było owocnie i z wielką życzliwością współpracować. Będziemy wdzięczni za kontynuowanie tych naszych dobrych relacji oraz za pańskie wsparcie wynikające z ogromnego doświadczenia zawodowego. Nawet sam nie wiedziałem, że to tak szybko leci. Przypominam sobie, jak dziś spotkanie pierwsze jako człowiek, który miał tam około 30. Trochę ponad, z seniorem burmistrzem Grzesiakiem. No i tak się wtedy zastanawiałem nad tymi, którzy obok mnie siedzieli, czy w ogóle ludzie jeszcze w tym wieku to mogą być dyrektorami szkół, tak, proszę państwa. No i nie wiadomo, kiedy jest po 30, tak. Jak to niektórzy mówią, przechodzenie na ten łaskawy chleb, proszę państwa, każdy chyba przeżywa inaczej. Ja praktycznie go nie poczułem, nawet tego elementu, z jednego powodu. Od lat czasami mi się to udawało, czasami nie. Podejmowałem decyzje różne, nawet bardzo ważne, szybko, a czasami nawet za szybko. Tu jestem wdzięczny panu burmistrzowi, że z pewnych względów ułatwił mi to odejście na emeryturę, bo tak bym odchodził z 31, proszę państwa, sierpnia, jak niektórzy w ekonomii związanej z emeryturami może się wyznają, wiedzą, że to moment był idealny, ale nie było to do końca tylko takim powodem odejścia, proszę państwa. Ja za swoich czasów, sam nie, ale ze swoimi radami pedagogicznymi, bo tych ludzi chcąc, nie chcąc, proszę państwa, było dużo. Ja nawet do pracy przyjmowałem były swoje wychowawczynie, które mnie uczyły w edukacji wczesnoszkolnej od 1 do 3. Nie będę przedłużał, już kończę za chwileczkę. Proszę państwa, ale to było naprawdę sporo pokoleń. Ja sobie kiedyś liczyłem, to było prawie 12 tysięcy uczniów. Między innymi Skarżyński kiwa i zaraz z głową uderzy w blat, proszę państwa, i będzie po radnym. Ale widzicie państwo, do czego to dochodzi. No radnym został, no. Proszę państwa, niemniej takich przypadków jest dużo. I powiem państwu jedną rzecz. I oby tak było nadal. Nie zdarzyło mi się, że byłych absolwentów, czy gimnazjum, czy zespołu szkół, bo przecież w tej historii 30-letniej taki zespół też był, proszę państwa. Nie zdarzyło się tak, żebym gdzieś prywatnie będąc, czy sam, czy z żoną, proszę państwa, nie wspominał sobie bardzo pozytywnie tego, że ktoś jest moim, że tak powiem, wychowankiem, absolwentem tych szkół, gdzie byłem dyrektorem. To jest naprawdę wspaniała sprawa. Czasami może niektórzy myślą, że to denerwuje, że tyle osób cię zna. Proszę państwa, to kwestia chyba tego, jaki człowiek był do tych osób. Bo jeżeli jest się w życiu w miarę fair,
to dlaczego ktoś ma na to wszystko inaczej patrzeć. Ja chciałem tu Państwu z tego miejsca podziękować wszystkim, bo pracownicy i w Urzędzie Miasta, i radni pod względem osobowym zmienili się i to jest normalna kolej rzeczy, że wchodzi w tej chwili pokolenie 30-paro, 40-paro latków i proszę Państwa, dobrze, że jest ta zmiana pokoleń, bo tak musi być, takie jest życie. Niekoniecznie muszę się zgadzać ze wszystkimi sprawami, szczególnie dotyczącymi, proszę Państwa, wychowania w tej chwili młodzieży i tak dalej. Autorytetów, nieautorytetów i tu od razu zastrzegam się, nie politykuję, proszę Państwa, ale tak to jest. No. Autorytetem kiedyś dla dziecka przede wszystkim był rodzic. A ja już jestem stary chłop i ja tego nie widzę, proszę Państwa. I czasami mówię, dobrze, że sobie już odchodzę z tego względu, że to absolutnie z moją filozofią życiową się nie zgadza, proszę Państwa. Prawda, panie Skarżyński? No, ja tak sobie pozwalam dzisiaj na nim wszystko wieszać, ale proszę Państwa, poza tym z wami też, bo wszystkich was nie znam, ale co najmniej podejrzewam, że w tej chwili jakieś 50% składu Urzędu Miasta, radnych i tak dalej znam. Proszę Państwa, człowiek przeżywał bardzo wiele, naprawdę bardzo przyjemnych chwil. Ja nie mówię, że zwieńczeniem tego, jak ja byłem te parę lat przy Sienickiej 17, to jest nowy budynek szkoły, ale wiecie Państwo, to jest fajnie tak obserwować, jak rozbijają wielką gruchą stary, do którego sam chodziłem notabene. Proszę Państwa, i coś powstaje takiego, z czego ludzie powinni się jeszcze długo cieszyć. I to jest fajne, że dzięki uprzejmości Państwa, tego pokolenia radnych, poprzedniego, jeszcze wcześniejszych kadencji, udało się to, proszę Państwa, zrealizować, bo tak naprawdę sensu stricte budynków nowych, oświatowych w Mińsku nie ma, aczkolwiek nikomu się tu nie podlizuje, proszę Państwa, ale znam naprawdę wiele szkół w Polsce, nie tylko w Polsce i poziom szkół w Mińsku, mówię tu o wszystkich szkołach, ale przede wszystkim te, które znam, bo szkoły średnie to dopiero teraz powolutku poznaję, także tak powiem od podszewki, ale proszę Państwa, jeżeli chodzi o szkoły podstawowe, naprawdę powinniśmy być wszyscy, jak tu jesteśmy, dumni z tego, jak są wyposażone, jak są wykończone, zmodernizowane i tak dalej, i tak dalej. I tu absolutnie, czy do Warszawy, czy nie Warszawy, nie powinniśmy się niczego wstydzić, powiem więcej. Nawet do szkół tych, które mamy za granicą, oczywiście po stronie, proszę Państwa, zachodniej. Także takie jest życie. Mnie upłynęło bardzo szybko, bardzo mi się miło współpracowało. Tu nie mówię tylko o dyrektorach szkół podstawowych, ale w ogóle, proszę Państwa, bo będąc dyrektorem, praktycznie ze wszystkimi instytucjami w Mińsku się współpracuje i nie tylko w Mińsku. O czym Państwo wszyscy doskonale wiecie. A tym dzisiaj, co mnie tu spotkało z Państwa strony, no jestem nie to, że zdumiony, ale jest mi po prostu bardzo przyjemnie. Przypominam sobie, jak wiceburmistrz, wiadomo, który odchodził i mu się tak zwana łezka kręciła wokół. Ja akurat do takich facetów nie należę, ale wiem, że może być różnie, jak pójdę i wsiądę do samochodu, tak? Bo u mnie to jest tak z opóźnieniem nawet czasami parogodzinnym, dlatego mówię, nawet jak jest wypadek, mogę poszywać, posprzątać, a puści mnie dopiero na drugi dzień wszystko. Proszę Państwa, koniec moich prywatnych wstawek. Powtarzam jeszcze raz. Czas upłynął mi bardzo szybko. I tak jak niektórzy mówią, a co planujesz i tak dalej. Proszę Państwa, to dopiero minęły 2 tygodnie emerytury i ja nie planuję nic, po prostu nic. Życie pokaże, najważniejsze, wszyscy wiecie co jest, nie? Jak będę miał, może akurat coś to życie przyniesie. Bardzo Wam dziękuję wszystkim, jak tu jesteście, że pamiętaliście, że taki człowiek jak ja trochę tu był. Nie chodzi o wspomnienia,
bo każdy z nas, tak jak powiedziałem na początku, przeżywa je inaczej, ale jest to naprawdę bardzo miłe, jeżeli mogę sobie pozwolić na te już może trochę za dużo słów. Bardzo Państwu wszystkim dziękuję i życzę Wam owocnych, udanych rozmów, współpracy. W końcu jesteście wybrani dla mieszczan i im z Wami się powinno żyć coraz lepiej przez wiele, wiele następnych lat. Bardzo Państwu dziękuję za pamięć. Do widzenia Państwu. Dziękuję. Co słychać? TV.